Hej kochani, cześć, z tej strony Sylwia. W dzisiejszym odcinku mamy mnóstwo gości. Są tutaj bohaterowie Play Doh Town, Robopies z psiego patrolu, LOL Surprise oraz LOL Surprise Pets. Wszyscy oni czekają na wielki lodowy challenge. Lody, lody, lody dla ochłody. O tak, LOL Surprise ma rację. Taki upał, tak grzeje, tak gorąco, że musimy zjeść ogromną porcję lodów. Wszyscy uwielbiamy jeść lody, a czy wszyscy polubią zabawę w Ice Cream Tower, czyli challenge, w którym trzeba będzie zbudować taką ogromną wieżę z gałek lodowych. Sprawdźmy, czy nam się to uda, no i sprawdźmy, czy uda nam się również takie same lody zrobić z ciastoliny Play-Doh. Sprawdźmy, co zawiera nasze opakowanie, nasz zestaw. Widzę tutaj przepyszne lody w różnych kolorach. Zapewne są to różne smaki lodów, i waniliowe, i mango, i może pistacjowe, albo sorbet truskawkowy. Do tego specjalna podkładka. Na podkładkę chyba musi wylądować ten rożek. Na tym rożku będziemy układać nasze lody, a to wszystko nakładać za pomocą takiej łyżki. Ale pychota, aż mi cieknie ślinka. Dobrze, że skończyłem dyżur lekarski. Ile tutaj smaków, ile tutaj kolorów jest wymieszanych. Miau, mrał, miau. Co jest? No nie wiem, czy koty powinny jeść lody. Zacznijmy w końcu naszą zabawę. Ustawiony rożek. Tutaj obok sobie ustawmy jeszcze rożek do ciastoliny Play-Doh. I zacznijmy od koloru zielonego. Pierwsza gałka ląduje tutaj. A my teraz zabieramy zieloną ciastolinę Play-Doh. I tutaj musimy zrobić pierwszą gałkę lodów. O, w ten sposób, jeszcze mocniej i więcej tego. I taka gałka lodowa wyląduje, o, tutaj w naszym pudełku. Zielony kolor już jest, to może teraz sięgnijmy po kolejne gałki. I na przykład ustawmy brązową i od razu, a, spadło! Jeszcze jedną brązową, jedna i dołóżmy tę samą. No i teraz słuchajcie, jak te lody już tutaj stoją, ostrożnie, musimy teraz tutaj dołożyć brązową gałkę lodów. Sięgamy po brązową ciastolinę. To oczywiście są lody czekoladowe albo orzechowe. O, wyciągamy jedną gałkę, możemy ją jeszcze tak uformować. Zamawiam te lody. Czekoladowy smak jest moim ulubionym. Te lody wyglądają naprawdę apetycznie. Warto było tutaj przyjść. Warto było na to wszystko poczekać. Więcej lodów! Więcej lodów! Więcej lodów! No dobra, w takim razie próbujmy dalej. Bierzemy naszą specjalną łyżkę. No i może sięgnę tutaj na sam koniec. Tutaj mam lody takie różowe, to mogą być śmietankowo-truskawkowe albo nawet malinowe. Ostrożnie kładę to. A, udało się, gdyby się rozwaliło, bo musiała kolejny raz to układać. I bierzemy różową ciastolinę, żeby to kolorystycznie pasowało. I robimy jedną gałkę lodów ogromną. Zróbmy ją sobie tutaj tak ładnie. Możemy poupychać. I teraz dostawiamy to tutaj. Jest! Udało się! Mamy. Nie ruszam tego, wszystko stoi. Sięgnijmy po kolejną gałkę. Widzę tam taką fajną, słuchajcie, pomarańczową. Więc sięgam na sam koniec. O, i teraz trzymajcie kciuki, bo ta wieża coś mi się wydaje, że zaraz się przywróci. Będę musiała ją budować od nowa. Uwaga! Jest! Udało się. Chyba najlepiej jest tak za jednym razem od razu rzucić to. Pomarańczowy kolor, więc weźmy pomarańczową ciastolinę.
i zróbmy pomarańczowe lody. Ogromna porcja. O, teraz ten nadmiar możemy ściągnąć. Formujemy lody. I przyklejamy to tutaj. Z ciastoliną Play-Doh chyba będzie troszeczkę łatwiej, bo ona po prostu się tutaj poskleja. Wow! Moja porcja lodów rośnie i rośnie do nieba. Zaraz nie będzie można dosięgnąć do górnych gałek. Hej! Przepraszam bardzo, jak to twoja porcja lodów? Przepraszam bardzo, ty chyba sobie coś tutaj ubzdurałeś, bo to są lody dla każdego. Każdy ma prawo ich posmakować. Hej, laleczko Lul Surprise, ty mi tutaj nie mów, co ja mam robić. Moje lody i tyle. Ja zamawiałem czekoladowe, więc te dwie gałki na dole na pewno należą do mnie. Tak? A ja lubię kolor różowy, a wręcz można by powiedzieć, że kocham. I co na to powiesz? Na tę różową gałkę lodów malinowych? Ona należy do mnie, więc przestań się tutaj krzywić. Lody są dla wszystkich. O, w lodziarni zrobiła się mała awantura, więc ja może nie będę w tym uczestniczyć, tylko od razu sięgnę po kolejną gałkę lodów. I może tym razem weźmiemy o tę gałkę. To będą lody takie żółto-kremowe, na przykład bananowe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poziomów lodów to już naprawdę jest dobrze, bo zrobienie właśnie takiej wieży z 6 gałek to jest nie lada wyczyn. Zabierzmy więc żółtą ciastolinę, bo to jest taki żółtawy, kremowy kolor. I zróbmy kolejną porcję lodów. Co szybciej się przewróci? Lody z ciastoliny Play-Doh, czy lody, z których buduję wielką wieżę? Ten challenge jest naprawdę trudny. O, przyklejamy kolejną gałkę i mamy to. Czas sięgnąć po kolejne lody. Może tym razem, słuchajcie, zostało mi tutaj kilka gałek. A, przewróciło się! Szybko ratujmy nasze lody! O, mocno przyklejam te czekoladowe. Jest uratowane, słuchajcie, to dopiero był wypadek. No i teraz sięgam po może o te zwykłe tutaj waniliowe lody. I teraz przyda mi się wasza pomoc. Uwaga! Nie, słuchajcie, prawie się przewróciły wszystkie. Teraz były te pomarańczowe. Na to ta gałka lodów. Wszystko leci. No i spróbujmy jeszcze raz nałożyć tę ostatnią. Nie, teraz to w ogóle wszystko mi się rozwaliło. Dobra, to teraz spróbuję może ręką, może tak będzie łatwiej. Czekoladowe, już nie pamiętam, w jakiej one były kolejności. Różowe, pomarańczowe, bananowe, no i na koniec jeszcze waniliowe. Jest! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aż 7 gałek lodowych udało mi się tu ustawić. Po prostu łatwiej rączkami to się robi, więc sięgam po kolejną porcję lodów. Teraz to wszystko zaczyna mi się tutaj walić. I dokładam to do moich lodów tutaj na dole. Udało się. Challenge chyba wykonany. Co prawda troszeczkę nam się tutaj rozwaliło, ale 7 smaków ułożonych na jednym wafelku to jest nie lada wyczyn. Chyba nie znam osoby, która by zjadła 7 gałek lodowych i to na raz. Kochani, na dole w komentarzu mi napiszcie, jaki jest wasz ulubiony smak lodów. Czy jest to właśnie czekoladowy, malinowy, truskawkowy, bananowy, a może jakieś lody wodne. Zostawcie kciuki do góry, zasubskrybujcie mój kanał i do usłyszenia. Pozdrawiam was. Pa, pa!